Cześć, z tej strony Dodo. Do nakręcenia tego poradnika skłoniły mnie komentarze, które pojawiły się pod ostatnim filmem. Także jestem i kręcę teraz poradnik o tych oto tutaj manekinach. Zostały one oczywiście wprowadzone w update 1.1 i powiem, że ja osobiście się z tego bardzo cieszę, ponieważ czekałem na coś takiego właśnie, że zbroje można postawić sobie gdzieś w takim korytarzyku, a nie trzeba ich upychać po skrzyniach. Zatem cóż, kraftujemy to z drewna przy użyciu sawmilla. Gdyby ktoś nie wiedział, sawmill kraftujemy przy craft table workbenchu i do jego stworzenia potrzebujemy 10 drewna, 2 sztabki żelaza oraz jeden żelazny łańcuch. Także stajemy sobie tutaj, drewienko, scrollujemy i z 20 kawałków drewna możemy sobie stworzyć manekina. Także mając manekina, możemy go sobie oczywiście postawić i teraz chwytamy fragment zbroi lewym przyciskiem myszy i lewym przyciskiem myszy kładziemy go na naszego manekina. Także to tak może sobie stać, my możemy to podziwiać. Familiar clothes nie nadają się do wkładania na manekina, chyba jako jedyna zbroja, jedyny zestaw ubranek. Także cóż, potem prawym przyciskiem myszki to zdejmujemy. I tak naprawdę to jest cała filozofia. Także mam nadzieję, że ten króciutki poradnik Wam pomógł. Jeśli tak, możecie ocenić naciskając łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi przyszłymi poradnikami, możecie zasubskrybować mój kanał. Jeśli chcecie porozmawiać z innymi graczami, ze mną, zapytać mnie o coś, etc., etc., możecie komentować ten film. A jeśli chcecie znaleźć moje inne poradniki, zapraszam do odwiedzania mojego kanału. Cóż, ja się z Wami będę żegnał. Pozdrawiam. Cześć.